Złamana ręka, zwichnięcie nadgarstka czy wybite biodro. To wszystko, oczywiście nikomu tego nie życzymy, może zdarzyć się każdemu. Ale jeśli już się zdarzy, to Ostrucki Szpital jest przygotowany na takie ewentualności. Do tej placówki właśnie trafił sprzęt za ponad 1 000 000 zł. Beneficjentem i to zdecydowanie będą nasi pacjenci. Sprzęt jest najnowocześniejszy, w pełni cyfrowy, także po otwarciu i wymianie tomografu, ja przypomnę, że dalej jest 16-rzędowy, ale 24-warstwowy w stosunku do 16-rzędowego i 16-warstwowego poprzedniego starego. Tomograf jest nowocześniejszy, mniejsza dawka napromieniowania, ale ten rentgen tak samo jest nowocześniejszy, też mniejsza dawka napromieniowania. No to napromieniowanie to nie jest obojętne dla zdrowia, także czym mniejsza, tym lepiej. No się cieszymy niezmiernie, bo tak naprawdę już całe Centrum Diagnostyki Obrazowej będziemy mieli w pełni nowe, nowoczesne, naprawdę bardzo przyjazne i dla personelu, jak i przede wszystkim dla pacjentów. Ta inwestycja to jest 1 200 000 zł. Ja powiem jeszcze, że 300 tysięcy to kosztowała wymiana i remont pomieszczeń. Żeby rentgen był, to pomieszczenia muszą być odpowiednio zabezpieczone. To wygląda tak jak zwykły pokój, ale to nie jest zwykły pokój. Dalej, no chcę powiedzieć, że to jest rentgen stacjonarny. Mamy jeszcze w ramach tej inwestycji rentgen przenośny, też nowoczesny, też cyfrowy. W związku z tym, no to i na oddziałach, i tutaj w poradni będziemy dysponowali najnowocześniejszym sprzętem. To oczywiście nie pierwsza inwestycja w Ostruckim Szpitalu. Tylko w tym roku placówka na remonty i modernizację wydała ponad 1,5 miliona złotych.